Jakiś czas temu na grupie facebookowej Dobra Pamięć Crew rozmawialiśmy na temat pamięci w kontekście seniorów. Uznałem, że to jest bardzo wartościowy temat, że w końcu trzeba o nim trochę więcej porozmawiać, a jak już rozmawiać, to oczywiście z ekspertem. Zaprosiłem zatem do podcastu panią Małgorzatę Kospin, która od 2004 roku jest redaktorem naczelnym serwisu czas-seniora.pl oraz wydawnictwa pod tą samą nazwą. Tworzy projekty na YouTubie, Facebooku, Instagramie, a nawet TikToku. Z wykształcenia i zamiłowania andragog i szkoleniowiec. Prowadzi zajęcia dla seniorów na swoim kanale YouTube i dzieli się na nim wiedzą oraz doświadczeniem w pracy z seniorami. Jest szkoleniowcem oraz autorką wielu książek o tematyce terapeutycznej i senioralnej. Jeżeli zastanawiasz się, czy ćwiczenia pod tytułem skojarzenia, czy używanie słabszej ręki może wpłynąć na Twój rozwój mentalny, to jest właściwy odcinek dla Ciebie i polecam Ci go obejrzeć nawet, jeżeli nie jesteś seniorem, bo większość z nas nadal ma kontakt ze swoją babcią, ze swoim dziadkiem i jeżeli wiedza od Pani Małgorzaty może wpłynąć na to, że poprawimy trochę komfort ich życia, że zadbamy o ich zdolności poznawcze, no to właśnie po to ten podcast został nagrany. Polecam Ci bardzo te treści, polecam Państwu również, jeżeli słuchają mnie osoby właśnie w wieku senioralnym i życzę dobrego słuchania. Dobra pamięć. Dzień dobry, z tej strony Maciej Łuczak, podcast Dobra Pamięć. Moim gościem jest Małgorzata Kospin. Witam serdecznie. Witam serdecznie, Panie Macieju. I pierwsze pytanie, żebyśmy od razu weszli w temat należycie. Skąd u Pani pasja do pracy z seniorami? Bo ja pamiętam taki wywiad przeprowadzony z Panią, gdzie Pani powiedziała, że bardzo dbamy o potrzeby naszych dzieci, co oczywiście jest szlachetne, ale gdzieś tam po drodze zapominamy o seniorach. Czy to prawda? To znaczy, odpowiadając na pierwsze pytanie, pierwszą część tego pytania, skąd pasja do tego, żeby właśnie zajmować się seniorami? Zastanawiałam się długo w ogóle, jakoś tak ostatnio słowo pasja bardzo mi towarzyszy i myślę sobie, że każdy ma jakąś pasję. Każdy ma coś takiego w swoim życiu, w środku siebie, że bardzo go to pociąga, buduje, dzięki czemu chce się rozwijać, iść do przodu. No właśnie to ja to nazywam pasją. Skąd ona się bierze w nas? Naprawdę zielonego pojęcia nie mam, ale wiem jedno, że jak ją znajdziemy i jak za nią pójdziemy, no to daje po prostu życie pełne pasji, pełne radości, uśmiechu, życzliwości. I jak to się właśnie zaczęło wszystko u mnie? Kiedy miałam 14 lat, zmarła moja babcia. Ona była moim najlepszym przyjacielem. To była moja przyjaciółka numer jeden i życia bez niej sobie nie wyobrażałam. No właśnie, a kiedy miałam 14 lat, czyli jako mała dziewczynka, okazało się, że muszę sobie resztę życia wyobrazić bez niej. Było to trudne doświadczenie, ale takich doświadczeń trudnych było więcej, które doprowadziły mnie tak naprawdę do tego momentu, w którym jestem dziś. Kolejne takie wydarzenie to było, kiedy już na studiach właśnie chciałam iść na administrację i wydawało mi się, że to jest mój kierunek marzeń. Nie dostałam się. Czyli to była taka kolejna, w cudzysłowie, porażka, która znów doprowadziła mnie do dnia, w którym jestem. Dzięki temu, że nie dostałam się na administrację, podjęłam studia andragogiczno-gerontologiczne, czyli związane właśnie ze starością, związane z okresem starzenia się i jakoś no, tak się podczas studiów strasznie zapaliłam do tego tematu. Czytałam bardzo dużo się interesowałam właśnie starością, osobami starszymi. Po studiach podjęłam pracę w domu pomocy społecznej. No i to była taka właściwie kropka nad i. Ja już wiedziałam, że te wszystkie trzy komponenty jakby połączyłam ze sobą, czyli śmierć babci, to ile ona mi dała w moim młodym tak naprawdę życiu, ile mnie nauczyła. Nauczyła mnie ciężkiej pracy, nauczyła mnie tego, żeby być systematycznym, żeby się nie poddawać, żeby iść do przodu, że kiedy są trudności, to trzeba wstać i
dalej walczyć. Nauczyła mnie właśnie bycia silnym. Stąd to był pierwszy komponent, drugi studia, trzeci praca. Te wszystkie trzy, jak złożyłam w całość, no to właśnie wyszło mi to, co robię dziś. No cieszę się, że udało się Pani dokonać takiej konwersji dotkliwych doświadczeń na Pani obecną sytuację, tak? Czyli właśnie tę związaną z Pani pasją. Gdybyśmy przeszli sobie do definicji seniora, bo to jest naszym dzisiejszym głównym tematem, jaka to jest grupa wiekowa, od kiedy mówimy, że ktoś już faktycznie jest tym seniorem i o nim mówimy jako senior? Musimy tutaj właśnie rozróżnić dwie rzeczy. Możemy mówić o wieku metrykalnym, o którym za chwilę właśnie powiem, ale też możemy mówić o wieku mentalnym, który jest dużo trudniejszy tak naprawdę do diagnozowania i do powiedzenia, kiedy tym seniorem się stajemy. Ja znam niestety osoby, które mają 20 lat i naprawdę mentalnie mają 90 albo i nawet jeszcze więcej. Po prostu niechęć do życia, smutek, jakieś takie przygnębienie im towarzyszy, ale znam też osoby 90-letnie, które mentalnie są w wieku 20-latka, gdzie chce im się żyć, mają pasję, mają chęci. No, to tyle, jeśli chodzi właśnie o ten mentalny wiek. Natomiast mówimy właśnie o wieku metrykalnym, to tak naprawdę Światowa Organizacja Zdrowia, to właściwie na nich się opieram, mówi o tym, że wiek senioralny zaczyna się, kiedy mamy 60 lat. No właśnie, to jest taki moment, w którym możemy powiedzieć, że tutaj się zaczyna starość. Wiele osób nie chce tego do siebie dopuścić i zrozumieć, i nawet moja mama 60 kilka plus, ona cały czas twierdzi, że ona jeszcze seniorem nie jest. Ja to akceptuję. Myślę, że to jest jakiś taki podejście w ogóle w społeczeństwie, że ja nie chcę być seniorem, bo senior źle mi się kojarzy. To jest jakiś taki też grunt, ma tutaj stereotypowy. Stąd też uciekamy od takiego właśnie mówienia, że jestem seniorem. Gdy operujemy tym takim łańcuszkiem nieco pejoratywnym, co nam się kojarzy ze starością, no to oczywiście większość z nas pewnie powie, że choroby, rozmowy o lekach i tak dalej. Zastanawiam się, gdyby Pani pozwoliła nam trochę przybliżyć ten temat zagrożeń dla seniorów. Co oprócz chorób, tego typu takich bardzo przykrych kwestii, jeszcze jest takim dużym zagrożeniem dla dzisiejszego seniora w XXI wieku? Wydaje mi się, że zagrożeniem już jak jesteśmy seniorami, to jest bycie nieobecnym, niezauważonym. To jest, myślę, że największe zagrożenie. To znaczy, mam lat 60 czy 60 plus i czuję się niezauważony. Pamiętam, jak kiedyś na towarzystwie gerontologicznym właśnie jeden z panów, który bardzo tak uczestniczył i bardzo chętnie przychodził na spotkania towarzystwa gerontologicznego, właśnie powiedział, że słuchajcie, doświadczyłem po raz pierwszy właśnie bycie niezauważonym i to jest straszne. Po prostu ludzie spuszczają, jakby nie patrzą na osobę starszą, bo im się wydaje, że no tak głupio, no popatrzeć na kogoś, to tak trochę jak na osobę niepełnosprawną, uciekamy wzrokiem, żeby nie spojrzeć, żeby nie zrobić jej przykrości. O, to jest podobne, myślę, uczucie. Nie wiem, jeszcze go nie doświadczyłam, ale tak mi się wydaje. I właśnie z perspektywy seniora to jest właśnie bycie niezauważonym, niedocenionym, niedowartościowanym. Ludzie o mnie zapominają, czyli nie liczę się, nie mam już wartości. To jest jakby największe zagrożenie, jeśli chodzi o perspektywę seniora, a o naszą perspektywę, czyli osób trochę młodszych, to myślę, że takim zagrożeniem jest właśnie nieumiejętność docenienia tej drugiej osoby, nieumiejętność rozmowy, niepamiętanie o tym, że jest koło nas osoba starsza, do której może warto by było po prostu zadzwonić, porozmawiać z nią, spytać, hej, co tam u ciebie? Takie zwyczajne, normalne rzeczy.
Jasne. Także to są takie dwa zagrożenia. Pamiętam też jeszcze właśnie, że oprócz tego, że te osoby starsze mogą czuć się, jak to pani powiedziała, niedocenione, niezauważone, grozi im jeszcze, z tego co na pani blogu czytałem sobie, nadmiar wolnego czasu, tak, że też faktycznie kończy się już ten moment, że praca już tak naprawdę jest za mną, szkoła jest za mną, to jak teraz ten czas zagospodarować, prawda? Tak, tu jest jeszcze kolejna taka kwestia. Tutaj już przechodzimy tak bardzo właściwie łagodnie do tego, co bardzo mi leży na sercu, a jest to wychowanie do starości. Pamiętam, jak na studiach po raz pierwszy usłyszałam to stwierdzenie, nie wierzyłam w to, co słyszę. A było tam wyraźnie powiedziane, że do starości i tak samo jak do każdego innego etapu naszego życia powinniśmy być przygotowani. Tutaj jest pytanie, jak my sobie, jak my się wychowujemy do tego, żeby mieć dużo chociażby właśnie czasu wolnego i co robimy teraz w czasie wolnym, w jaki sposób spędzamy chwile, które są dla nas, czy oglądamy tylko właśnie, nie wiem, jakieś filmy, czy YouTube, czy no nie wiem, cokolwiek innego, czy też właśnie co robimy, co teraz, dzisiaj robię w czasie wolnym. Jeżeli odpowiem sobie na to pytanie, na pewno będzie tak samo, kiedy będę już seniorem. Tego czasu wolnego będzie 10 razy więcej i 10 razy więcej będę robiła tą rzecz, którą robię dziś w czasie wolnym. Też chciałem powiedzieć jeszcze, przechodząc może już małymi krokami do nieco większego kalibru, że jednym z moich takich autorytetów, jeśli chodzi o techniki pamięciowe, jest Nelson Delis. To jest taki chłopak ze Stanów Zjednoczonych, który 4-krotnie tam udowadniał, że ma najlepszą pamięć w Stanach na takich zawodach. I on swoją działalność charytatywną też, gdzie wspiera osoby, żeby miały lepszą pamięć, rozpoczął po takim doświadczeniu, gdy jego babcia zmagała się z chorobą Alzheimera. I chciałbym właśnie tak powoli wejść na te płaszczyzny, na ten temat z panią. Gdyby pani była uprzejma trochę więcej nakreślić tych takich zagrożeń w kontekście chorób, z jakimi zmagają się osoby starsze, na co w tym 2020 i kolejnych latach uważać przede wszystkim i z czym się seniorzy zmagają? No tak, myślę, że do takiej czołówki chorób, jeśli tak muszę powiedzieć, należą różnego rodzaju choroby otępienne i tutaj właśnie chociażby mówimy o chorobie Alzheimera, chorobie Parkinsona, to tutaj gro osób naprawdę zmaga się właśnie z tymi problemami i z tymi dolegliwościami. Kolejna taka grupa chorób to są depresje, bardzo, bardzo rozpowszechnione wśród seniorów. Nie mówimy o tym, natomiast no, statystyki są zatrważające i szczerze zastanawiam się już od dłuższego czasu, jak wspomóc osoby, które starsze, często samotne, które właśnie cierpią na depresję. Później mamy różnego rodzaju nowotwory, choroby zwyodnieniowe. Tutaj możemy no, naprawdę tych chorób bardzo dużo wymieniać, ale myślę, że taka właśnie najczęściej spotykana to rzeczywiście to są te różnego choroby otępienne, miażdżycowe. To tutaj właśnie te problemy pamięciowe, bo jakoś tak głównie to nam się kojarzy, że właśnie jak Alzheimer to pamięć, otępienie to pamięć. Problemy właśnie pamięciowe to jest bardzo popularny, powiedziałabym, problem wśród osób starszych. To jest normalna rzecz, że nasz mózg z wiekiem funkcjonuje gorzej, bo tak jak całe ciało, mózg też się starzeje. Stąd też jest to rzecz normalna i niestety przez to, że nie jesteśmy właśnie odpowiednio wyedukowani w tej sferze, bardzo dużo zapytań dostaję właśnie od seniorów. Co się dzieje, pani Małgosiu, co się dzieje? Bo ja dzisiaj na przykład zamiast pastę do zębów włożyć do szafki, to zaniosłam do lodówki, no i co się ze mną dzieje? O Boże, ja już chyba mam Alzheimera.
Także myślę, że tutaj musimy taki trochę zdrowego rozsądku, trochę tak na chłodno do tego podejść. Nie spotkałam bynajmniej osoby, która rzeczywiście po jakimś czasie miała zdiagnozowanego Alzheimera, a wcześniej się przejmowała tym, że ona chyba jest chora na Alzheimera. Raczej tak się nie dzieje, raczej właśnie osoby starsze, które no właśnie, które mają jakieś tam drobne problemy pamięciowe, poznawcze, właśnie bardziej się przejmują tym, że może coś, taka straszna choroba właśnie ich spotkać. Ja też nie ukrywam, że czasami jak sprawdzam sobie statystyki mojego podcastu, to wychodzi, że faktycznie no, są osoby, które być może za kilka lat już będą tymi seniorami, ewentualnie już są. I chciałbym z tego podcastu dać im też taką wartość pod tytułem jak tak troszeczkę zdiagnozować u siebie pewne objawy, ewentualnie kiedy stwierdzić, że już chyba trochę trzeba się wziąć za siebie w takim kontekście, że zauważam powiedzmy jako osoba starsza u siebie takie już małe problemy na tle umysłowym, że właśnie coś mi już nie wychodzi pod kątem zapamiętywania, bardzo często się mylę, robię kilka rzeczy, kilka tych samych czynności z rzędu na przykład wykonuję, czy chociażby zaniosę tę pastę do lodówki, tak? Czy to już są takie pierwsze sygnały, że ej, chyba trzeba wejść na kanał pani Małgorzaty, trochę poćwiczyć pamięć, trochę poćwiczyć moje umiejętności poznawcze, czy jakoś można to zaobserwować i faktycznie stwierdzić, że odpowiednie sygnały dają mi wiedzę, że ja muszę zadbać o tę moją kondycję umysłową? Znaczy ja zachęcam do tego, że w ogóle jak już my przechodzimy na emeryturę, to pierwsza rzecz w ogóle to powinna nas, nasze kroki powinny kierować właśnie do technik, różnego rodzaju technik pamięciowych, do pracy właśnie nad pamięcią, dlatego że kiedy pracujemy, kiedy jesteśmy aktywni zawodowo, społecznie, nasza pamięć chcąc, nie chcąc jest ćwiczona poprzez to, że rozmawiamy z koleżanką, że ona nas na przykład uczy nowego przepisu na jakieś tam świetne, rewelacyjne ciasto, które zrobimy w 3 sekundy. Później, kiedy właśnie te więzi społeczne, kiedy te wymagania, które są, czy też stawiane poprzeczki coraz wyżej w pracy, kiedy ich już nie ma, no to my musimy sobie te poprzeczki właśnie sami w życiu jakby je stworzyć. Mhm. I sami powinniśmy już od razu naprawdę po przejściu na emeryturę nie czekać, kiedy się pojawią właśnie te pierwsze objawy, o których pan wspomniał, takie jak zapominanie nazwy ulicy, na której mieszkałam, zapominanie imion, zapominanie na przykład drzewa genealogicznego, kiedy się właśnie pytamy o osoby starszej, no słuchaj, a ciocia ze strony babci, to jak miała na nazwisko? No i wcześniej wiedzieliśmy, że pamiętamy, a teraz no nie pamiętamy. No choćbyśmy chcieli, to sobie nie jesteśmy w stanie przypomnieć. Także nie czekajmy na te pierwsze objawy tej naszej pogarszającej się pamięci, tylko właśnie ćwiczmy od razu, ćwiczmy, no świetnie by było właśnie, jak znów mówimy o wychowaniu do starości, czyli wtedy, kiedy jesteśmy jeszcze, kiedy jesteśmy aktywni, kiedy pracujemy, aktywni zawodowo na myśli, to już wtedy właśnie powinny nam towarzyszyć różnego rodzaju gry, zabawy. Tutaj już była mowa o wnuczkach, kiedy właśnie mamy tego wnuczka pod ręką, to on nas będzie ćwiczył i on nam będzie dawał nowe wyzwania. On nam będzie mówił, babciu, ale jak tutaj muszę rozwiązać to zadanie. Natomiast jeśli właśnie nie mamy takiej pomocy, to musimy sami właśnie starać się o tą pamięć zadbać. Czy to będą krzyżówki, czy to będzie sudoku, czy to będzie szachy, czy to będzie składanie origami, czy to będzie cokolwiek innego, to musimy naprawdę zadbać o naszą pamięć. Pamiętamy tylko o jednej rzeczy, że musimy dywersyfikować to wszystko, co robimy, czyli nie robimy cały czas tylko i wyłącznie krzyżówek, bo krzyżówek prędzej czy później się nauczymy. Mhm. Rozwiążemy 100 krzyżówek,
prawdopodobieństwo tego, że hasła i rozwiązania będą się pojawiać takie same jak wcześniej, jest bardzo duże i już jak jesteśmy tak bardzo zadowoleni z siebie, że już tak rewelacyjnie rozwiązujemy krzyżówki, a mimo to nasza pamięć się ciągle pogarsza i co to się dzieje, no to właśnie już odpowiadam na pytanie, że trzeba zmieniać. Mózg lubi zmiany. Bardzo uwielbiam, to jest po prostu mózg równa się zmiana. Mhm. I jak sobie zapamiętamy to równanie, no to myślę, że to idziemy w dobrą stronę. O, może tak. Uważam, że niesamowicie wartościowa sentencja z tą zmianą, jeśli chodzi o mózg. Absolutnie się pod tym podpisuję. Ja też wielokrotnie o tym czytałem w literaturze badawczej chociażby, że to jest piekielnie ważna wiedza i bardzo fajnie, że pani to od razu podkreśliła, bo też się nad tym zastanawiałem, czy to samo sudoku, czy sama krzyżówka może wystarczyć, ale absolutnie nie, dywersyfikacja jak najbardziej. I co do wychowania do starości, mam wrażenie, że pani robi to, nie wiem, czy się pani zgodzi, czy nie, pewnie w jakimś takim wymiarze, myślę, że tak, robi to poprzez swój kanał na YouTubie i ostatnio miałem okazję właśnie obserwować pani live na YouTubie, gdzie codziennie w okresie pandemii pomagała pani seniorom w tym, żeby dbali o kondycję umysłową, o higienę tych zdolności poznawczych podczas tego ciężkiego okresu ostatnio. Czy osoby starsze lubią korzystać z takich ćwiczeń online? Czy podoba im się to medium? Czy YouTube jest narzędziem przyjaznym dla seniorów? Bardzo są zadowolone osoby starsze. Bardzo dużo dostaję sygnałów, że osoby starsze, uwaga, leżące, osoby starsze, które są same w domu, które są niechodzące, właśnie tak jak jedna z pań napisała do mnie maila, leżąca osoba, dzięki zajęciom właśnie tym live'om na kanale YouTube ma możliwość właśnie ćwiczyć swoją pamięć z nami wspólnie. To na początku właśnie bardzo się obawiałam tego, że to będzie takie sztuczne trochę, że to będzie tylko pani prowadząca i reszta tutaj uczniów w cudzysłowie, którzy muszą rozwiązywać różnego rodzaju zadania. Natomiast im dalej w las, tym więcej zabawy, tym więcej humoru. Osoby uczestniczące w zajęciach, no naprawdę jak się poczyta trochę, co wypisują na czacie, no to boki zrywać. I myślę, że to nie jest tylko właśnie takie spotkanie dotyczące pamięci, ale po prostu właśnie spotkanie. Spotkanie z drugim człowiekiem, co prawda przez internet, przez łącza internetowe, natomiast to jest spotkanie z drugim człowiekiem. To jest bycie z drugim człowiekiem, to jest poświęcenie tych 40 kilku minut czy 50 minut na to, żeby jedno poćwiczyć swoją pamięć, a drugie pobyć ze sobą. Porozmawiać, pośmiać się. No właśnie tak jak wspomniałam, pani, która leży w domu i nie ma możliwości wyjść na zewnątrz, bardzo często to spotkanie to jest jej jedyny kontakt ze światem zewnętrznym. Także jeśli o to chodzi, o taką perspektywę, to myślę, że bardzo dużo takich pozytywnych wiadomości dostaję właśnie od seniorów. Natomiast samo dostanie się na transmisję na żywo, no to już jest nie lada przeszkoda. I tutaj technika i podążanie za nią, jak bardzo jest ważna i jak bardzo jest istotna, ja bym chciała teraz każdego zachęcić do tego, żeby naprawdę nie uciekać od technologii, tylko za nią powoli, powoli jakoś kroczyć, bo nagle może się okazać, że my coś chcemy zrobić, a nie możemy, bo właśnie mamy jakieś ograniczenia takie techniczne związane z wiedzą naszą. Mhm. I właśnie bardzo dużo seniorów do mnie pisze, czy to na Facebooku, czy to przez maile. Pani Małgosiu, ale jak się dostać na te transmisja na żywo, co zrobić, co trzeba, coś może trzeba wykupić, może jakieś coś trzeba kliknąć specjalnego, jakiś złoty guzik, który nas przeniesie do transmisji na żywo. Nic takiego nie trzeba robić. Trzeba pamiętać, że póki co w poniedziałki i środy po prostu wchodzimy na kanał
No właśnie, dla mnie to jest po prostu, natomiast dla osób starszych wcale to nie jest takie oczywiście. Po prostu. Czyli no właśnie, należy wpisać na kanale YouTube Małgorzata Kospin i przy moim zdjęciu powinno się wyświetlić napis transmisja na żywo. I jeżeli będzie to na żywo, to wtedy wiadomo, że nadaje na żywo. Poruszyła Pani temat telewizji i ja dostałem na moim Instagramie, bo też komunikowałem, że będę z Panią rozmawiał, takie pytania odnośnie tego, że rodzice pewnej dziewczyny oglądają regularnie teleturniej typu 1 z 10 i tak dalej, takie teleturnieje wiedzy. I tutaj jest takie pytanie, czy oglądanie tego typu treści, czy to może trochę rozwinąć, czy jednak jest zbyt bierne? Czy będziemy oglądać właśnie tego typu programy, to jest zawsze lepsze niż jakbyśmy nie robili nic. Tylko problem jest w tego rodzaju teleturniejach taki, że my często możemy nie mieć wiedzy. Wiedzę zdobywamy poprzez czytanie książek, poprzez naukę, poprzez jakieś doświadczenia. Natomiast ćwiczymy swoją pamięć, no właśnie, poprzez logiczne myślenie, poprzez przypominanie sobie słów, które znaliśmy. No to jest zupełnie jakby o dwóch różnych rzeczach mówimy. Czyli z jednej strony mamy tutaj wiedzę i jakby pracujemy nad wiedzą, którą możemy mieć, ale której możemy nie mieć i nic się nie dzieje, jak jej nie mamy, no po prostu nie mamy takiej wiedzy. A drugie, no to jest właśnie jakieś nowe podejście do pamięci, mnemotechniki, to wszystko, co tak naprawdę jest nam znane, czyli nie musimy mieć wiedzy, to jest coś, co jest nam znane, tylko my musimy nad tym znanym obszarem pracować. W takich jeszcze kategoriach pytań odnośnie tych ćwiczeń na pamięć, ja pamiętam, że Pani tam pisała o skojarzeniach i między innymi też o ćwiczeniach prawej półkuli. Czy coś więcej na ten temat Pani mogłoby zdradzić? Myślę, że ta nasza prawa półkula nieszczęsna jest tak bardzo zaniedbana przez całe nasze życie, że my musimy naprawdę coś z tym zrobić, żeby ona trochę jej dopomóc w funkcjonowaniu. Prawa półkula odpowiedzialna jest za kreatywność. P, czyli tak, żebyśmy sobie dobrze skojarzyli, plastyka, co wszystko nam się i kojarzy z plastyką, czyli takie, no właśnie plastyczna. Ostatnio słuchałam wykładu właśnie na takiego właśnie też znanego amerykańskiego naukowca, który zajmuje się pamięcią, Jim Quick. I właśnie on świetnie podaje taki przykład, że dzieci w wieku 6 lat badane właśnie w wieku 6 lat pod kątem swojej kreatywności, tą kreatywność mają na poziomie 100%. 6-letnie dzieci, 100% kreatywności. One potrafią z guzika zrobić po prostu, nie wiem, czołg. Natomiast te same dzieci badane już po kilkunastu latach później, okazuje się, że tej kreatywności mają na poziomie, uwaga, 5%. Czyli ze 100 do 5, no to i myślę, że tak jest. Myślę, że tak jest. My zaniedbujemy to nasze kreatywne myślenie. Nie mamy go wystarczająco dużo w szkole. Nie mamy go wystarczająco dużo w pracy, nie mamy go wystarczająco dużo w rodzinie, w tym, w jaki sposób się bawimy z dziećmi, w jaki sposób z nimi rozmawiamy. I jakoś tak jest coś takiego często w nas, że jedna odpowiedź jest dobra. Dla mnie nie jest to prawdą i bardzo często ja nawet swoje odpowiedzi podważam, bo właśnie szukam tej właściwej i tej jedynej. Także prawa półkula daje wolność, daje otwartość, daje nieograniczoność i to jest właśnie coś wspaniałego, co możemy z tej prawej półkuli wycisnąć i do czego zachęcam oczywiście, do właśnie takiej dużej kreatywności, do ćwiczeń pamięciowych właśnie opartych na kreatywności, na fantazjowaniu, na tym, żeby się nie ograniczać. Wszystkie właśnie chociażby mnemotechniki, one
one przecież o tym mówią, że właśnie tworzyć obrazy, tworzyć wyobrażenia, bazować właśnie na wyobraźni. No naprawdę, nie zostajmy na tych 5%, tylko starajmy się, żeby chociaż chociaż 50% tej kreatywności, no żeby tak pół na pół, trochę logicznego myślenia i trochę kreatywności, żeby było w naszym życiu. Też pamiętam, że podczas jednego z artykułów pani polecała, żebyśmy używali swojej słabszej ręki. Tak. Się półkuli jeszcze. Tak, mhm. Tak. Ja właśnie bardzo często o tym mówię i bardzo często do tego zachęcam. Ja jestem praworęczna. Ale na przykład takie czynności jak zamykanie drzwi kluczem, czy picie wody, czy picie kawy, czy szczotkowanie zębów, czy nakładanie kremu. Staram się wszystkie te czynności wykonywać lewą ręką i muszę powiedzieć, że ja już teraz widzę tak bardzo duże efekty tej właśnie współpracy jednej i drugiej ręki ze sobą, że to jest no niesamowite, jak dużo łatwiej mi się czasem wykonuje nawet niektóre czynności właśnie lewą ręką, mimo tego, że jestem praworęczna. To staram się właśnie często, czy to coś napisać właśnie oburącz, czy to pomalować, takie ćwiczenia właśnie oburącz wykonywać. Także no bardzo naprawdę do takich prostych rzeczy. No zobacz, no przecież to nie kosztuje nic, a przynosi naprawdę niesamowite efekty. No, oczywiście, pewnie. Ja ostatnio miałem przyjemność rozmawiać z psychologiem sportu, który mówił, że on u siebie w laboratoriach ma takie narzędzia warte kilkanaście tysięcy, czy tam przynajmniej kilkanaście tysięcy, a przecież można wziąć 3 piłeczki tenisowe za 15 zł i sobie pożonglować i już się okazuje, że mamy efekty mózgu podrasowane, nie? No właśnie, dokładnie. Ja w ogóle o żonglowaniu właśnie się wdrażam w temat, że tak powiem, i staram się i uczę się żonglować i myślę, że to jest też bardzo fajna metoda, proste, nawet nie musimy żonglować, ale po prostu podrzucanie najpierw prawą, później lewą ręką, czy to będzie jakaś piłka, czy to będą skarpetki zwinięte i po prostu będziemy je podrzucać najpierw lewą, później prawą. No naprawdę, naprawdę zwyczajne, proste ćwiczenia są fantastyczne. Pozwalając sobie jeszcze troszeczkę zostać przy tych ćwiczeniach, mój świętej pamięci dziadek bardzo lubił pisać wiersze i wydaje mi się, że poprzez tę aktywność jego mózg na pewno był mu wdzięczny za to, że to uprawiał. Wspomina pani na swoim blogu o ćwiczeniach słuchowych, czyli uczenie się tekstów piosenek, nauka języka obcego na głos. Rozumiem, że takie aktywności jak najbardziej też werbalne nastawione na uczenie się języków, w ogóle walory uczenia się języków to jest też rzecz, myślę, niedoceniana, ale niesamowicie efektywna. Rozumiem, że jak się jest tym seniorem, też warto inwestować czas w naukę języka, czy właśnie w aktywności, jak chociażby wiersze, czy teksty piosenek. Jak najbardziej. Tutaj mogę właśnie też podać za przykład moją mamę, która również pisze wiersze, ona pisze rymowanki i nieźle jej to wychodzi. Także to jest jej taka aktywność na ten czas. Natomiast no, chociażby to, kiedy popatrzymy na aktorów, którzy przez całe życie musieli uczyć się różnego rodzaju ról, musieli uczyć się ról na pamięć. Możemy naprawdę popatrzeć i prześledzić sobie, jak bardzo dobrą pamięć właśnie mają te osoby, przez to, że chociażby uczą się nowych rzeczy na pamięć. To jest jedna rzecz. Druga, to są języki obce. W ogóle wydaje mi się, że chyba nie ma nic lepszego niż nauka, czy to gry na instrumencie, czy to właśnie nauka nowego języka, zupełnie dla nas obcego, najlepiej takiego zupełnie jeszcze nie z naszej kultury, to już w ogóle jest fantastyczne. Natomiast rozumiem, że niektórym może się nie chcieć, może to być trudne. Myślę, że jest trudne do zmotywowania się właśnie nauka nowego języka, dlatego że wiele osób ma takie podejście, no przecież tego nie wykorzystam. To mi do niczego nie będzie przydatne w przyszłości, no to po co się właściwie mam uczyć?
No, jeśli takie mamy podejście, to rzeczywiście może dać sobie spokój z tym językiem, bo pewnie się nie nauczymy niczego, a może skupić się właśnie na jakichś innych aktywnościach poznawczych czy pamięciowych. Mhm. Ja przy okazji aktorów myślę, że też warto byłoby wspomnieć o taksówkarzach angielskich. Było kiedyś takie badanie, że jak się wzięło takiego doświadczonego taksówkarza, to jego mózg to w ogóle jakiś kosmita po prostu, nie? Że on takie miał tam już ścieżki wydeptane w swoim mózgu, jeśli chodzi właśnie o pamięć względem tych ulic, po których on przemieszczał się, że faktycznie te aktywności wymagające pamięci za życia, jak się ma takie zawody, które wymagają jej używania, to jest fenomenalny efekt. Rola pamiętnika w życiu seniora. Mnie w 2020 roku wreszcie udaje się wdrożyć nawyk regularnego prowadzenia dziennika / pamiętnika. I pamiętam też z jednego artykułu pani, że poleca pani tę praktykę, że warto, jak się jest seniorem, prowadzić pamiętnik. Dlaczego? Tak, bardzo polecam pisanie pamiętnika z wielu tak naprawdę względów. Tutaj odnosimy się trochę do naszej psychologii i do dobrodziejstwa, o którym właśnie ona mówi, a które idzie przez pisanie i rolę pamiętnika. To jest przede wszystkim to, żebyśmy dzięki temu, że piszemy, to my się wypisujemy nasze emocje, wypisujemy trudności dnia codziennego, wypisujemy radości dnia codziennego. My to wszystko zostawiamy, przelewamy, nie nosimy tego w sobie, tylko zostawiamy to niejako na papierze. I to jest takie bardzo terapeutyczne, bardzo właśnie tutaj uwalniające, czyli przelewanie naszych myśli, naszych odczuć, naszych emocji, nazywanie w ogóle tego właśnie, co przeżywamy, na papierze. To jest jedna rzecz, o której musimy wiedzieć i którą właśnie daje pisanie pamiętnika. Druga rzecz to jest, myślę, taka, że kiedy tak naprawdę przychodzą trudne chwile i kiedy jest nam jakoś ciężko i jest nam jakoś trudno, kiedy zerkniemy sobie, co my pisaliśmy chociażby rok temu, co się działo rok temu, może się nagle okazać, a my już o tym nie pamiętamy, może się nagle okazać, że przechodziliśmy przez dużo gorszą sytuację i nam się z tej sytuacji udało wyjść. No to jeżeli przechodziliśmy już przez gorszą sytuację, to właściwie teraz, no jakby to jest takie nasze, budujemy nasze przekonania, że raz mi się udało, raz powstałem, teraz powstanę po raz drugi i idę do przodu. Możemy też niejako uczyć się, no uczymy się na swoich błędach, na swoich przykładach, uczymy się na swoich przeżyciach, swoich doznaniach, czyli czytając sobie właśnie, spoglądając na to, co już zostało zapisane przeze mnie, ja mogę do tego się odnieść, mogę do tego wrócić. No jestem już, ta sytuacja trudna, powiedzmy, zadziała się rok temu. Ja mogę teraz sobie do niej wrócić, jestem już o rok mądrzejszy i dzisiaj spotyka mnie podobna sytuacja. Mogę na nią zareagować inaczej niż zareagowałam rok wcześniej. Także no tutaj właśnie ta rola pamiętnika no jest olbrzymia. Myślę, że bardzo dużo pomaga, jeśli chodzi właśnie o ułożenie sobie tego świata emocjonalnego, czyli te wszystkie emocje, które są w nas, my możemy sobie je poukładać właśnie poprzez pisanie, zapisywanie pamiętnika, pisanie swoich odczuć, przemyśleń. Drugie, możemy się, może to być taki nasz przyjaciel, który nas wysłucha do końca. Czasem drugi człowiek może nie mieć czasu, chęci wysłuchania nas do końca, a pamiętnik wysłucha i przyjmie wszystko. Nie będzie zadawał nawet za wielu pytań. I my właśnie często nie chcemy nawet ani słuchać dobrych rad, ani słuchać dobrych pytań, tylko my po prostu chcemy się wygadać, wypowiedzieć. I właśnie w tym pamiętniku możemy to zrobić. Po prostu wylać wszystko, co mamy w środku, wylać na zewnątrz. W
pełni się zgadzam. Od razu w tej praktyce zauważyłem te dwie rzeczy, czyli po pierwsze porządkowanie sobie trochę przeżyć ostatnich tygodni, po drugie ten walor, że mogę się wyspowiadać trochę temu papierowi. On wiele znosi, nie zadaje pytań, tak jak pani powiedziała, i absolutnie tak jest. Przyjemnie się rozmawia, niewątpliwie. Co chciałbym jeszcze poruszyć, już pod sam koniec, taki finał naszej rozmowy, na temat uważności, bo ja kiedyś sobie śledziłem w kontekście seniorów takie porady, jak na przykład zapamiętać, że wzięło się leki rano, na przykład, nie? I zawsze taką pierwotną poradą jest to, żeby niektóre czynności jakby zedrzeć z nich automatyczność, czyli postarać się na przykład podczas brania tabletki rano, po podniebieniu poruszać i tak dalej, i skupić się na tym oczywiście, skoncentrować na tym, że ta tabletka jest w mojej buzi i nie ma w tym momencie żadnych innych myśli, które mnie wytrącają z równowagi. W kontekście tego ja zastanawiam się, czy pani też ma jeszcze takie jakieś swoje praktyczne wskazówki wynikające z pani doświadczeń z seniorami, żebyśmy w tym wieku senioralnym potrafili tę uważność, tę koncentrację zwiększać, i czy zgadza się pani z tym stwierdzeniem, że automatyczność może zaburzać pamięć? Bardzo dużo pytań dostaję od ludzi młodych. No, co się ze mną dzieje? Mam 20, załóżmy 3 lata. Coś się ze mną dzieje? Nie pamiętam tego czy tamtego. Nie umiem się niczego nauczyć. I tak dalej, i tak dalej. To jest problem uważności bardzo często. Ja nie mówię tutaj o zaburzeniach jakichś neurologicznych czy tam o innych problemach, bo czasem takie się w młodym wieku zdarzają, natomiast głównie jest to problem uważności. Od tego roku w Anglii wprowadzono lekcje uważności do szkół podstawowych, bo dzieci sobie nie radziły, po prostu nie były w stanie się skoncentrować na tym, co się dzieje na lekcji. I dlatego po prostu stwierdzono, że będzie taka właśnie lekcja, to jest obowiązkowa lekcja uważności dla wszystkich dzieci już w podstawówce. I tutaj naprawdę ten temat uważności to jest taki drugi temat, który mnie bardzo jakoś tak interesuje tuż za prawą i lewą półkulą. Dlatego, że my bardzo często przypisujemy właśnie naszą złą pamięć, przypisujemy temu, że mózg nie działa tak, jak powinien, albo że coś się z nami, coś jest nie tak w naszym mózgu. To nie jest nic nie tak w naszym mózgu, tylko jest problem z tym, że my się nie potrafimy skupić i właśnie robimy rzeczy automatycznie czasem, ale tutaj... Jeśli chodzi jeszcze właśnie o wykonywanie, o uważność, to jest to, że tak naprawdę właśnie my mamy mnóstwo myśli w sobie. My po prostu ciągle jesteśmy takimi producentami myśli. Tak jak już wspomniałam, 70% tych myśli, których produkujemy, to są myśli negatywne. Kolejna sprawa, te myśli negatywne najczęściej my mówimy sami do siebie, czyli to nie jest tak, że myślimy o kimś negatywnie, zdarza nam się, ale naprawdę my raczej jesteśmy egoistami, myślimy o sobie, myślimy o tym, co się w nas dzieje, jak inni nas postrzegają. My nie patrzymy na to, czy innym jest dobrze, czy źle, tylko my ciągle odnosimy wszystko do siebie i jacy my jesteśmy. Stąd też uważność moim zdaniem połączona jest właśnie z tym naszym ułożeniem, z tym, co my mamy w środku, co my sobie dajemy, co my dajemy drugiemu człowiekowi. No właśnie, czy my się wypisujemy, jak chociażby właśnie w tym pamiętniku, czy ja wypiszę się i powiem to wszystko i po prostu trochę wyrzucę tych myśli z mojej głowy i zostawię je gdzieś obok i będzie mi trochę lżej, czy też ja z tymi myślami chodzę i chodzę i chodzę i chodzę i tak naprawdę nie słucham siebie, nie słucham drugiego człowieka, bo po prostu ciągle mi myśli przeszkadzają, które mam w środku i ja jestem ciągle zajęta myślami, które gdzieś mi tam krążą. I to jest takie myśli, które mają wpływ na moje emocje, na moje życie, na właśnie na to, czy, że nie pamiętam, czy
wyłączyłam żelazko, czy zamknęłam drzwi. Mogę tutaj podać przykład swojej sąsiadki, która no właśnie stwierdziła, że będzie sobie robić takie ćwiczenie, bo nie pamiętała nigdy, czy zamykała drzwi. Więc stwierdziła, że będzie robiła po prostu obrót dookoła własnej osi przy zamykaniu drzwi. Na początku się sprawdzało, ale po jakimś czasie, jak już się przyzwyczaiła, że robi obrót, na tych obrotów musiała zrobić chyba z 10, żeby zapamiętać, że naprawdę drzwi zostały zamknięte. Także myślę, no, że możemy wpaść w coś takiego, że będziemy teraz stać przy drzwiach i się kręcić wokół siebie, a tak naprawdę i tak nie zapamiętamy, że te drzwi zostały zamknięte. To wszystko chodzi o ciszę. Moim zdaniem chodzi o ciszę, którą mamy w naszych myślach, którą mamy w sobie, czy ja potrafię usiąść i nie myśleć o niczym. Naprawdę zróbmy sobie takie ćwiczenie i nagle się okaże, że nie jesteśmy w stanie go wykonać, bo my ciągle o czymś myślimy i najczęściej myślimy o sobie i najczęściej myślimy o sobie negatywnie. I to jest straszne. Natomiast ćwiczenie tego typu, żeby usiąść, wyciszyć się, żeby odetchnąć, żeby nie myśleć o niczym. Naprawdę to są ćwiczenia chyba najtrudniejsze na świecie, ale no właśnie, gdzieś te nasze myśli musimy zostawiać. Jeżeli właśnie z tymi myślami chodzimy, to i nie tylko nasza koncentracja będzie gorsza, ale też i spać nie będziemy dobrze, i nie będziemy się komunikować odpowiednio z drugim człowiekiem, bo będziemy ciągle zajęci naszymi myślami. I to będzie nasza orbita, na której się będziemy poruszać. Ja się bardzo cieszę w takim razie, że tę trudną sztukę uważności Anglia wprowadziła do swoich szkół i to już na tak wczesnym etapie. Uważam, moim takim cichym marzeniem jest to, żebyśmy wprowadzali taką edukację pod kątem procesów poznawczych już właśnie na takim wczesnym etapie również w Polsce. Marzy mi się taka polska edukacja. Wierzę, że działania osób takich jak pani Małgorzato mogą się do tego przyczynić, a przynajmniej do tego, żeby uświadomić coraz to większą grupę Polaków. I oczywiście z mojej strony duże uznanie do tego, co pani robi, dla pani działalności internetowej, dla pani działalności pod kątem zajęć. I na sam koniec chciałbym właśnie spytać panią, gdzie można znaleźć o pani więcej informacji, jak można współpracować z panią, jakie formy zajęć pani oferuje. Jestem chyba na wszystkich mediach społecznościowych, tak mi się wydaje. Jeśli nie jestem na jakimś, to proszę o komentarz pod tym podcastem, gdzie jeszcze powinnam być, a gdzie mnie nie ma, ale można mnie znaleźć na Facebooku, można mnie znaleźć na Instagramie, na TikToku, uwielbiam TikToka, jakoś ostatnio bardzo się kręciłam, że po prostu bardzo mi dużo przyjemności sprawia nagrywanie właśnie na TikToka, na kanale YouTube i oczywiście na stronie www.czasmyślnikseniora.pl, gdzie jest moje wydawnictwo, gdzie są także różnego rodzaju porady za darmo i możemy tam znaleźć i filmy, i artykuły, ale tak jak wspomniałam, różnego rodzaju książki wspomagające pamięć, wspomagające treningi pamięci dla osób starszych. To jest jakby taki obszar, w którym ja się specjalizuję właśnie tutaj pracy z osobami starszymi, także różnego rodzaju poradniki, terapeuty zajęciowego, tak jak wspomniałam, terapii pamięci, także to na tych mediach można mnie znaleźć. Póki co, zobaczymy, co będzie dalej, bo ja się nie zamykam wcale i nie wiadomo, gdzie jeszcze trafię. No wierzę i życzę oczywiście, żeby ten dalszy rozwój nastąpił, żeby jeszcze więcej materiałów było, czy to na TikToku, czy to na YouTubie. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Małgorzata Kospin była moim i waszym gościem. Pięknie dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo również za tą rozmowę i za to zaproszenie właśnie do tak miłej rozmowy i ciekawej. Nie zapomnij o obserwowaniu podcastu na Spotify i Apple Podcast. A jeżeli słuchasz na YouTubie, pamiętaj o subskrypcji, zostawieniu łapki i komentarza. Jeżeli po wysłuchaniu odcinka będziesz mieć dodatkowe pytania, koniecznie skorzystaj z grupy facebookowej Dobra Pamięć Crew.